Catman, zrzucamy? Tak, zrzucamy na trzy. Raz, dwa. Catman, żyjesz? Porwałem wasze koleżanki. Jeśli chcecie ją odzyskać, musicie zapłacić mi $1 000 000 w gotówce. Już za 10 minut. Dziewczyny, rozpójcie mnie! Dziewczyny, zabójcie mnie! Dziewczyny, rozpójcie mnie! Jest cudny poranek w Heart Lake City. W domu Emmy wszyscy już są na nogach, ale Emma coś się nie może dobudzić. Wychodzi na balkon, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Ojej, ale się zmęczyłam tym superbohaterowaniem. Naprawdę miałam taką straszną noc. Joker wczoraj nieźle dał nam popalić. Ach, dobra, idę po jakieś bułeczki, bo strasznie mi burczy w brzuchu. Na szczęście supermarket mam obok. Nie będę musiała iść daleko. Jednak Emma nie przypuszcza, że ktoś się na nią czai. O, ta superbohaterka. Nienawidzę jej. Catman, chodź tu. O, dobra, jestem. Co tam? To ona. Ona? Taka mała? No tak, to ona udaremniła mój złowieszczy plan. No dobra, no ale co my jej zrobimy? Muszę wymyślić coś złowieszczego. Taki jakiś straszny plan. Mam jeden, mam dwa, mam trzy. Nie śmiej się tak. Czemu? No bo się trochę ciebie boję. Oj tam, daj spokój. Chodź, powiem ci, jaki mam plan. No dobra. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Ryba, ser. Dobra, wszystko. To starczy. Catman, zrzucamy? Tak, zrzucamy na trzy. Raz, dwa. O, to wszystko. Dobra, to idę do domu. Trzy. O nie. Joker, jak ty rzucasz? To nie ja rzucam, tylko jak ty liczysz, no. Uważaj, bo cię zaraz potraktuję moim pazurem. Dobra, Catman, weź się nie zgrywaj. Nie mamy czasu. Trzeba wymyślić coś innego na tą superbohaterkę. Wiem, chodź. Powiem ci, jaki mam kolejny plan. No dobra, tylko teraz, żeby wypalił. Emma właśnie zjadła śniadanie i wypoczyła w swoim pokoju, natomiast Catman i Joker szykują kolejną zasadzkę. Co oni tym razem wymyślili? No dobra, to tu. No i co teraz, Joker? No tak jak ci mówiłem, ty na dole, ja na górze. No ale jak to? Przecież czemu ja? Czemu zawsze ja muszę być na dole? No bo ty jesteś niższy. Ale tylko o 5 centymetrów. No, no to właśnie o to chodzi. Dobra, chodź, nie ma czasu. No, to właśnie. Ale stój, poczekaj, pelerna. Jesteś? Brr. Żyję, nic mi nie jest. Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale tym razem stoi prosto. No przecież stoję prosto, no wchodź. Znowu ta pelerna. Dobra, jestem, teraz ty. Ej, a jak ja mam się wdrapać? Nie wiem, no, wymyśl coś. Niech pomyślę. O, zobacz, tam jest jakaś tyczka. Spróbuj na niej. No, dobra, mogę spróbować. Chociaż nigdy nie lubiłem lekkoatletyki. Uwaga, rozpędzam się i skaczę. O nie, uważaj, Catman. Catman, żyjesz? O, tak, na razie żyję, ale chyba sobie coś złamałem. Dobra. Teraz druga część planu. A jaka była druga część planu? No, jesteś Catman, więc udajesz kota. Ja? Kota? No tak, no szybko, udawaj kota. No dobra. Gdy Catman i Joker szykowali kolejną zasadzkę, Emma sobie wypoczywała na łóżku i SMS-owała Supergirl. No, umie po staremu, właśnie sobie odpoczywam. Mam nadzieję, że się zobaczymy wieczorem. Co to? Kot? U mnie? Miau, miau. To chyba na balkonie. Muszę szybko to zobaczyć. Miau, miau. O nie, Emma wyszła na balkon i wpadła w zasadzkę. Emma została zakneblowana, zakuta w kajdanki i porwana. Teraz już mi się nie wyłkniesz. Catman, łap ją. No, dawaj, rzucaj! Rzucaj!
teraz szybko dawaj do naszego lowridera. No szybko, szybko, zanim się zorientują. No właśnie. Dobra, załadowana. Co dalej? No teraz czas na drugą część planu. Drugą część planu? A co w niej jest? No jak ty mnie słuchałeś? No dobra, dobra. Powiedz mi wszystko w samochodzie, chodź. Oj, Catman, z kim ja muszę pracować? Złoczyńcy odjeżdżają, jednak zapomnieli, że Emma zostawiła w ręce telefon. Zdążyła jeszcze napisać szybkiego SMS-a do dziewczyn. Superbohaterki nieświadome zagrożenia leżą sobie na leżakach i wygrzewają się w słońcu. Ach, ja mogę tak cały dzień, a ja nawet dwa dni. Ach, jak przyjemnie się tak wygrzewać, w końcu nic nie musimy robić. O, dziewczyny, a pamiętacie jak wczoraj załatwiliśmy Jokera? No, totalnie, ale Emma wczoraj dała czadu, co? Pamiętacie jak Joker zwiewał? Jak poszło, co to znaczy klaśnięcie Emmy? No, i żeby mi to było ostatni raz. O, SMS od Emmy. O, i co pisze? Dziewczyny pomocy, jestem w bagażniku Jokera. Co? W bagażniku Jokera? Zgrywa się. Na pewno się zgrywa. A może jednak nie? Spójrzcie. O-o. Dzień dobry, moje kochane. Cześć, ja jestem Catman. Hej, a one o tym wiedzą. Aha, no dobra, no ale cześć. Joker, co tutaj chcesz? Myślałam, że wczoraj już dałyśmy ci popalić i więcej tutaj nie wrócisz. Ha, właśnie dlatego wróciłem, bo chcę się odegrać. I teraz tak, porwałem wasze koleżanki. Jeśli chcecie ją odzyskać, musicie zapłacić mi $1 000 000 w gotówce. Już, za 10 minut. Nie ma mowy, najpierw nam ją pokaż. Ho, chciałybyście, nie ma nawet takiej opcji. No dawaj, dawaj, wtedy ci zapłacimy. No dobra, dobra, Catman, skocz do bagażnika. Ale czemu znowu ja? No bo ja jestem mądrzejszy, no dawaj. No dobra. Możecie już liczyć pieniążki. Dziewczyny, i co my teraz zrobimy? Mam pewien plan, słuchajcie. Harley, idź po pieniądze i walizkę, dobra. Dobra. Emma, nic ci nie jest? No i co? Widziałeś ją? Teraz pieniążki, proszę pieniążki. Już, za chwilę je będziesz miał, ale później zniknie z naszego życia i zostawisz Emmę w spokoju. Jasne, jasne, dajcie many, dajcie pieniążki. Dobra, mam pieniądze z walizką. Proszę bardzo. O, pieniążki, ale nie tak szybko. Najpierw Emma. Dobra, no zrobimy wymianę. Najpierw walizka. Trzymaj. Teraz Emma. Emma, nic ci nie jest, halo, odezwij się. Dziewczyny, rozchnijcie mnie. Co? Ja ciebie w ogóle nie rozumiem. Hej, ty mówisz jakoś dziwnie. Weź powtórz jeszcze raz. Dziewczyny, rozchnijcie mnie. Dziewczyny, zabójcie mnie? Dziewczyny, rozchnijcie mnie. A, dziewczyny, rozkujcie mnie. Dobra, chwila. Ojej, to było straszne. Żyjesz, Emma? Tak, wszystko w porządku. Ja go zaraz dorwę. Nie, czekaj. My przygotowałyśmy dla niego coś specjalnego. Nie śpiesz się tak, zaraz zobaczysz akcję. Ale są głupie, ale się dały nabrać. Hopla. Zamykamy i możemy ruszać w świat! Jesteśmy teraz milionerami! Joker, a czy ty nie uważasz, że za szybko nam poszło z tymi superbohaterkami? Nie, dlaczego? A no bo wiesz, tak szybko 1 000 000 złotych znalazły. Skąd one miały taką gotówkę? Catman, a ty w ogóle to przeliczyłeś? Nie, no coś ty, a ty? No ja też nie. Ojej, mówiłem, że... Co jest za szybko im z tym poszło? Ale bomba! Ale im dokopałyśmy, co? No, nieźle! Ja bym chciała jeszcze raz! Aha, będzie jeszcze taka okazja! A właśnie!
Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z nami w roli głównej, zostawiajcie łapkę w górę oraz oczywiście komentarz. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał, ponieważ wkrótce pojawią się nowe odcinki, oczywiście jeśli będziecie tego chcieli. Tak, a jeśli wejdziecie na Facebooka, będziecie mogli poczytać posty prosto od nas. Tak, i zobaczyć fotki, ale super. To jak zawsze czas na pozdrowienia. Pozdrawiam Maję Marciniak, ja Julię Mieczlawską, The Cinema LPS, ta najlepsza. A ja pozdrawiam Roberta Nagórnego. Dobra, Katmen, dosyć tego. Wstawaj, trzeba odwrócić samochód. No, szybko, dawaj, dawaj. Wiesz co, mam dosyć tych twoich głupich pomysłów. Tylko przynieś, podaj, pozamiataj, a i tak później nic z tego nie wychodzi. Przechodzę na dobrą stronę mocy. My. Dobra, jak se chcesz. Sam se zrobię, nie potrzebuję cię. My. Raz. I raz. Ciężkie. I raz. Wiecie co? Byście mi pomogły. Chyba sobie żartujesz. Odwracaj, odwracaj. Raz. I raz. Raz. Dobra, idę stąd.